pracuje nad śpiewem parafialnym stąd. Przypuszczam, że jest obecność chóru tutaj, też schody parafialnej, pracuje nad grupą biblijną, jest opiekunem rodzin nazaretańskich. Coś jeszcze nie wyliczyłem? A, wierzbowany, tak. Jeszcze wierzbowany, to chyba nie jest tutaj, ale ksiądz Marcin też pracuje nad przygotowaniem do sakramentu wierzbowania. Życzymy mu, szczególnie właśnie z racji takiego święta, aby Pan umacniał go w tym jego posługiwaniu, aby owoc jego pracy, on nie zawsze się rodzi tak bardzo szybko i widzialnie, aby ten owoc wyrósł, zakwitł, nawet jeżeli on go nie będzie odnotował. Te życzenia składam w imieniu Wacławanów, a jeżeli ktoś by chciał jeszcze tutaj, widzę, że Panie Wacławek się śpieszy, to może jeszcze złożyć. Drogi księże Marcinie, nie życzymy Ci tego, co w ubiegłym roku, bo to już wiesz. Dziś życzymy Ci inaczej, ciekawych pomysłów i oczywiście ich realizacji też. Byś potrafił cieszyć się z każdej chwili, nie tylko z tych cudownych, jak to jest w zwyczaju. Dobrego wyboru, gdy okaże się, że jesteś na drugim stajni. Byś spotkał tylko ludzi aniołów, by te z Twoich marzeń, które spłonęły, powstały z popiołów. Optymizmu od stóp po czubek głowy. By cokolwiek robisz, angażował się jak zawsze w całości, a nie do połowy. By udało Ci się to, o czym inny by pomyśleć, nie uśmieliliby się. Wiesz, że tylko ci, którzy mieli ponad przeciętne pragnienia, wstyd zdobyli. A z Panem Bogiem przecież wszystko jest możliwe, bo dla Bożych chwaleństw Pan ma serce tkliwe. Ich radości i wszelkich błogosławieństw i wszystkich potrzebnych łask. Niech dzieciątko Jezusa zsyła, który w każdy czas. Cześć Boże. Nie pamiętam, jakie były życzenia rok temu, ale pamiętam, co dostałem. Dostałem książkę. A teraz widzę, książki nie ma rzeczywiście, więc jest rzeczywiście inaczej. Coś do zjedzenia jest i chyba coś do wypicia. Czcigodny księże Marcinie, nasz drogi solenizancie, w imieniu Rady Parafialnej i wszystkich parafian, tutaj zebranych, którzy przy tym nie mogą tak być. Dziękujemy Bogu za Twoją obecność wśród nas. Cieszymy się, że jesteś z nami, że możesz służyć nam tutaj przy ołtarzu konfesjonalnym, że służysz, poświęcasz nam czas w grupach parafialnych, dzieciom, młodzieży i tej trudniejszej, gimnazjalnej, przygotowującej do wierzchowania i dorosłych. Dziękujemy Ci za to. I życzymy, żeby Pan Bóg obdarzał się wszystkim niełaskami. Żebyś mógł realizować swoje marzenia. Żeby Matka Boża przytuliła Cię do swojego serca i wspierała wszystkie Twoje działania. I wspierała wszystko to, czego pragniesz. Żeby to wszystko się spełniło. Szczęść Boże. Drogi księże Marcinie, opiekunie wspólnoty różańcowej, drogi kapłanie, nie żyjesz dla siebie, ponieważ jesteś sługą Chrystusa. Nie należysz do siebie, bo zostałeś poślubiony Kościołowi.
jesteś pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. W imieniu całej wspólnoty rodziny Różańcowej składamy Ci dziś najlepsze życzenia imieninowe. Niech Pan Bóg odpłaci Ci pełnię łaski za to, że odpowiedziałeś na Jego kapłańskie powołanie. Niech obdarzy Cię łaską zdrowia i sił do duszpasterskiej pracy, a Twoje kapłańskie życie będzie pełne wiary, miłości i nadziei. Matka Boża pomocy nieustający, patronka naszych parafii, niech będzie dla Ciebie wsparciem i miłością, abyś mógł czerpać z jej łaskawości, bliskości z Jezusem, szczęści Boże. Zgadzam się z obecnie. Dzień mi to jedna z niewielu okazji, której możemy wyrazić wdzięczność za posługę kapłańską. W pełni tej wdzięczności, której zapewniają się rycerze Kolumba, chcielibyśmy Ci życzyć, abyś miał odwagę, prawość Ewangelię Bożą, abyś był pokorny wobec łaski Bożej, abyś także był blisko nas, rycerze Kolumba, żebyś nas wspierał w każdej modlitwie. Wszystkiego najlepszego życzymy Ci. Szczęść Boże. Będzie na jeden głos, ale zaproszony na grupy. Drogi księże Marcinie, dołączamy się do wszystkich życzeń, które przed chwilą usłyszałeś. Chcielibyśmy je wielokrotnie dzieci się da, ale przede wszystkim chciałbym Ci bardzo podziękować za to, że chór Mary jest parafii i śpiewa. Bardzo się postarałeś, to pamiętamy, jesteśmy Ci wdzięczni za to, że jesteś na każdej grupie, że się interesujesz, że się starasz, że śpiewasz z nami. Dzięki, to prawda, szczęście Boże.